Znajdujemy się w mauzoleum walki męczeństwa w Alei Szucha 25, w miejscu, w którym w czasie okupacji, czyli w latach 1939-45, funkcjonowała Służba Bezpieczeństwa SS i Gestapo III Rzeszy, okupanta całej Polski. W tym miejscu jest to związane z martyrologią wielu Polaków. Wśród nich znalazła się młoda dziewczyna, niespełna 20-letnia Elżbieta Krajewska. Była najmłodszą siostrą z czwórka rodzeństwa, miała trzy siostry i z nimi wychowywała się w domu, w atmosferze bardzo patriotycznej. Wiadomo, rodzina wielkopolska, a więc tradycje i najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, jak też i powstania wielkopolskiego. To też nie można się dziwić, że rodzice bardzo dbali o ich wykształcenie, nie tylko to ogólne, ale patriotyczne również. Przez pierwsze lata uczyła się w domu, nie chodziła do szkoły, dopiero kiedy skończył w późniejszym wieku, została uczennicą szkoły prowadzonej przez siostry Sacré-Cœur w polskiej wsi, to jest dzisiaj część Pleszewa. I tam w 1939 roku zdaje maturę, tak zwaną małą maturę, i przygotowuje się do dalszej edukacji już na wyższym stopniu, aby zdać normalną maturę. Niestety 1 września 1939 roku wybucha wojna. Wojna, która pokrzyżowała plany nie tylko tej młodej dziewczyny, ale także całego tego pokolenia, wszystkich ówczesnych mieszkańców Rzeczpospolitej. W wyniku działań wojennych, jako że Wielkopolska była wtedy bardzo blisko granicy polsko-niemieckiej, cała rodzina udała się na tak zwaną wrześniową tułaczkę, to znaczy ewakuują się na wschód, docierają pod Warszawę i tutaj po zakończeniu działań wojennych wracają do swojej rodzinnej miejscowości. Ich powrót był bardzo krótki, bowiem już po paru tygodniach po utworzeniu tak zwanego Wartegau, czyli kraju Warty, terytoria te zostały włączone do III Rzeszy. Większość Polaków tam zamieszkujących musiała być wysiedlona. Również rodzina Lidki Krajewskiej, Elżbiety Krajewskiej, zostaje wysiedlona do Warszawy. Tutaj przybywają w końcu 1939 roku i zamieszkali na Mokotowie. Oczywiście tracą cały swój majątek dotychczasowy, który przejęli Niemcy, i tutaj muszą jakoś na nowo rozpocząć swoje życie. Elżbieta Krajewska od razu zostaje, znaczy nie zapomniano o jej wykształceniu. Trafia do szkoły, czy na tajne komplety, gdzie w 1943 roku zdaje maturę w warunkach konspiracyjnych. Jak wyraził się dyrektor tej szkoły w stosunku do ojca, matura, którą zdała, ja tu pozwolę sobie zacytować tą wypowiedź, matura, którą zdała w tych warunkach konspiracyjnych, w opinii dyrektora szkoły wyrażonej właśnie do ojca Tadeusza Krajewskiego, była bardzo lapidarna, jedno zdanie, ale jakże wymowne. Jej praca maturalna była na poziomie uniwersyteckim, a więc pomimo tych trudnych warunków, tego trudnego czasu, potrafiła tak zdać maturę. Tutaj od razu warto zaznaczyć, że Elżbieta Krajewska była bardzo uzdolniona, wszechstronnie można powiedzieć. Oprócz tego, że jak wynika z tej opinii, miała talent do nauki, była uzdolniona również plastycznie,
o czym za chwilę powiem, jak również miała talent do pisania, bowiem od młodych lat, od dzieciństwa pisała wiersze. Również tutaj w warunkach okupacyjnych pisała wiersze, które niestety zachowały się tylko w nielicznych fragmentach, nie zachowały się te teksty, ale wiemy o nich z różnych wspomnień jej matki. A jeśli chodzi o ten talent plastyczny, otóż w czasie wspomnianej tutaj wędrówki na wschód z Wielkopolski prowadziła swój dziennik. I w tym dzienniku, oprócz tego, że zapisywała bieżące wydarzenia, to również tutaj ilustrowała go własnymi rysunkami. Jest tam na przykład rysunek, kiedy śpią na wozie pełnym siana wraz z siostrami i tam są one, sportretowała je w tej sytuacji i napisała, która z nich gdzie śpi. Okres wojny, okupacji, to również czas, kiedy trzeba jakoś żyć, trzeba się urządzić, trzeba pracować. Elżbieta, mając właśnie ten talent plastyczny, zarabia na przykład malowaniem obrazów i portretów, co widocznie przynosiło określone profity, bo tym się zajmowała, a więc był, że tak powiem, rynek, jak to się dzisiaj mówi, był popyt na tego typu usługi. Ale oprócz tego, no bo trzeba było też mieć miejsce zarobkowania, które dawałoby kartki na żywność, pracowała w modelarni damskiego obuwia, co powodowało, że bardzo często przychodziła z poranionymi rękoma, z poranionymi palcami, pokrwawionymi, co niewątpliwie nie pomagało jej w pracy tej plastycznej, w rysowaniu. Wówczas palce muszą być sprawne, delikatne w ruchach, a więc takie schorzenia mogły jej przeszkadzać. Ale to jej nie zrażało. W ogóle cechowała się przez całe swoje krótkie życie ogromnym hartem ducha, pogodą ducha, co w późniejszym, ostatnim etapie jej życia też się uwidoczniło. Równolegle do tych wszystkich zajęć, a więc szkoła, praca, rysowanie, Lidka stwierdziła, że nie może być bezczynna. Jak wspomniałem wcześniej, otrzymała bardzo staranne wychowanie patriotyczne i religijne, bowiem siostry Sacré-Cœur dbały o to. Dbały to na tyle, że przez ten cały czas nie zapominała o wierze, o Bogu, o modlitwie. Można powiedzieć, że różaniec był jej codziennym zajęciem, ale również postanowiła być aktywnym członkiem polskiego podziemia. Wstępuje do szarych szeregów i zostaje oddelegowana czy skierowana do działalności w akcji M, prowadzonej przez Komendę Główną Armii Krajowej. Otóż akcja M polegała na tym, że polskie podziemie w naszych drukarniach drukowało materiały propagandowe, rysunki satyryczne, różnego rodzaju informacje w języku niemieckim, które były kierowane do Niemców jako kontrpropaganda tego, co mówiły oficjalne czynniki państwowe w III Rzeszy. A więc to, co mówiła propaganda goebbelsowska. Jak one miały trafiać do Niemców? Otóż trafiały w ten sposób, że na przykład wysyłano na adres, pod którymi mieszkali Niemcy, takie ulotki w kopertach, normalnie pocztą. Poza tym przerzucano je na teren jednostek. I w tej akcji właśnie uczestniczyła Elżbieta Krajewska. Decyzja o wstąpieniu do działalności w ramach Armii Krajowej
była również spowodowana pewnym zauroczeniem, jeśli to można tak nazwać, postacią Joanny d'Arc, które wyniosła Elżbieta Krajewska z czasów szkolnych, z czasów edukacji u sióstr Sacré-Cœur. I to jej postawa wobec, ta patriotyczna postawa Joanny d'Arc wobec najeźdźcy brytyjskiego, jej wola walki o wolną ojczyznę, jeśli można użyć takich słów do tamtych czasów średniowiecza, była niejako takim potwierdzeniem słuszności decyzji wstąpienia w szeregi Armii Krajowej. Działa bardzo aktywnie, nie unika żadnych trudnych zadań. Jedno z nich wykonuje 6 czerwca 1943 roku. Jest na ulicy Wiśniowej w Warszawie, gdzie znajduje się jedna z instytucji niemieckich i tam usiłuje przerzucić właśnie owe ulotki propagandowe na teren tej instytucji. Niestety w czasie wykonywania tego zadania zostaje złapana, można powiedzieć, że na gorącym uczynku, a więc nie ma możliwości żadnej obrony. Niemcy łapią ją w momencie, kiedy dokonuje tego czynu, a więc nie ma żadnego tłumaczenia, żadnego wyjaśnienia. Jest przewieziona na Szucha, poddana ciężkiemu przesłuchaniu. W jego trakcie też Niemcy pojechali do niej do domu, żeby przeprowadzić rewizję. I tam znajdują koperty właśnie zaadresowane do Niemców, przygotowane do wysyłki, do rozesłania ulotek, które adresowała jej starsza siostra, która też działała w ruchu oporu. Lidka, znaczy tej siostry nie było wówczas w mieszkaniu, całą winę wzięła na siebie. Powiedziała, że to jest jej praca, jej dzieło, ona to wykonała, nie zdradziła tego, że to jej siostra. Przewieziona ponownie na Szucha przez 48 godzin, a więc 2 dni była przesłuchiwana, poddana najcięższym torturom, jakimi tutaj okupant dysponował. I w takim stanie została odwieziona na Pawiak do tamtejszego szpitala więziennego. Tam oddana w ręce lekarzy, Polaków, którzy też byli więźniami. Udaje się ją w miarę przywrócić do jakiegoś stanu fizycznego, poprawić ten stan fizyczny, zaleczyć odniesione rany. W tym czasie tej rekonwalescencji pisze w formie grypsów rozważania Drogi Krzyżowej. Rozważania, które w tych jako grypsy rozeszły się wśród więźniów. Więźniowie je odczytywali, modlili się nimi w czasie pobytu w celach. Oczywiście w taki sposób, by Niemcy tego nie wykryli. Co dawało im jakąś pociechę, otuchę, dawało im nadzieję na przetrwanie. Może się wydawać, że te rozważania będą jakieś bardzo tragiczne, bardzo trudne, ciężkie. One są trudne, one są ciężkie, ale w sytuacji, w której była ta dziewczyna, pisze, że żeby się nikt nie martwił o nią czy o tych więźniów. Niech się martwią ci, którzy są na wolności, nie, bo za nich my tutaj w więzieniu się będziemy modlić. I takim najbardziej dla mnie osobiście wymownym tekstem jest tekst rozważania przy stacji 12.
stacji, która odnosi się do śmierci Chrystusa na krzyżu. I pozwolę sobie cały ten fragment zacytować. Pan Jezus umiera po 3 godzinach męczarni zbawiających świat. Przedtem przebacza swym katom. Obiecuje raj współwiszącemu łotrowi. Żegna się z matką i uczniem. Myśląc o tym, będziemy kochali nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale będziemy życzliwi niemiłym czy nieprzyjaznym, współwięźniom, a nawet na wrogach nie będziemy się mścić. Zostawiając sąd Bogu i wykonawcom Jego woli, chyba że w najoczywiściej narzędziami Jego być mamy. A Ty, Boże, racz błogosławić sprawie, dla której gotowi jesteśmy śmierć ponieść. Módlmy się za rozstrzelanych i zamęczonych. Dziewczyna, która ledwo uszła z życiem po przesłuchaniach, która mogłaby, to by było normalne, ludzkie, być pełna goryczy, nienawiści do okupanta, do oprawcy. Tu wykazuje pełne miłosierdzie, wykazuje wolę modlitwy za tych, którzy są ich oprawcami, a więc jakby wciela się, znaczy nie wciela się, źle powiedziałem, przepraszam, ale wykonuje to, co nam nakazał nasz Pan Jezus Chrystus. Że największym, pierwszym, najważniejszym przykazaniem jest miłosierdzie, miłość do bliźniego. Bez względu na to, kim on jest. Łatwo kochać tych, którzy nas lubią, kochają, szanują. Ale trudniej kochać tych, którzy nas nienawidzą, którzy nas krzywdzą w różny sposób. I o nich myśli w tej chwili Elżbieta Krajewska. Jej sprawa kończy się wyrokiem. Ma być wywieziona do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tam po 2 latach ma zostać wykonany wyrok śmierci. Tak się szczęśliwie chyba składa, że jedzie w transporcie z Pawiaka 5 października 1943 roku w jednym wagonie razem z Zofią Kossak-Szczucką, pisarką, działaczką też podziemia, przypadkowo aresztowaną na ulicy Warszawy. I można powiedzieć, że Niemcy do końca nie wiedzieli, kogo aresztowali. I dzięki temu, że była z nią właśnie Zofia Kossak-Szczucka, znamy jej losy z Oświęcimia, z Auschwitz. Bowiem tak się złożyło, że w grudniu Elżbieta Krajewska jako więzień zapada na tyfus. Jest chora, trafia do rewiru obozowego. I tutaj też znajduje się wtedy Zofia Kossak. Czy można powiedzieć, że jest przypadek? Należy z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że tak losy kierowały tymi 2 kobietami, aby były w najważniejszych momentach ich życia razem i aby pani Zofia Kossak-Szczucka przeżyła i mogła złożyć świadectwo. Świadectwo tego, jak więźniarka z czerwonym winklem z literą P, numer 64424, zachowuje się wobec współwięźniów, wobec oprawców. Cechowała ją przez cały czas ogromna łagodność. Nigdy nie narzekała na to, co się dzieje. Wręcz przeciwnie, pomagała innym. Nawet tam, w rewirze, wobec innych chorych starała się
mimo że sama była chorą, starała się zachować spokój, pogodę ducha, być pomocną. Na jej rękach umarła jedna z zakonnic, która tam była więźniem, z którą cały czas się modliła. I tam 14 stycznia 1944 roku zakończyła swoje życie. Zmarła. Najlepszym świadectwem o tym niech będzie cytat ze wspomnień Zofii Kosak-Szczuckiej z Otchłań. Wspomnienia, które spisała po wojnie, po raz pierwszy one ukazały się w latach 50., a to wydanie to jest jedno z najnowszych i pozwolę sobie przeczytać fragment, w którym właśnie akapit, w którym Zofia Szczucka opisuje, jak wyglądały ostatnie chwile Elżbiety Krajewskiej. Gdy Lidka zasnęła, bo nie można o jej zgonie powiedzieć inaczej niż zasnęła w Panu, stał się prawdziwy cud na rewirze. Po raz pierwszy z własnej woli Blokowa i Pflegerki nie wytaszczyły trupa za próg, lecz zmarłą, zawiniętą w prześcieradło, ułożyły na stołkach niby na katafalku. Z fałd prześcieradła całunu wyzierało liczko prześliczne, mimo wyniszczenia, pogodne i uśmiechnięte. Uśmiech anielskiego dziecka działał nawet na znieprawione lagrem prostackie umysły. Przechodzące obok ciała zniżały głos. Leżała tak do wieczora. Potem wyniesiono ją wprost na ciężarówkę. A więc jakby w nagrodę tej swojej postawy, jakby udowodniła nie tylko za życia, ale i po nim, że zachowanie tego człowieczeństwa w tym piekle na ziemi, jaki okupant stworzył w Auschwitz, w tych nieludzkich warunkach traktowania człowieka, gorzej nawet jak zwierzęcia, można było zachować dzięki wierze, dzięki ufności do Boga człowieczeństwo w pełni. Znamy z Auschwitz przypadek ojca świętego Maksymiliana Kolbego, ale jak widać z tego przykładu Elżbiety Krajewskiej, takich postaw było tam więcej. Może nie wszystkie były tak uduchowione, tak napełnione duchem wiary, ale były to postawy bardzo ludzkie. W tym właśnie ziemskim piekle te postawy były. I dzięki temu chyba ci ludzie, wielu z nich mogło przetrwać. Wielokrotnie osoby zwiedzające tutejsze mauzoleum zadają pytanie, jak to było możliwe, że ci ludzie wytrzymywali to, co tu się działo. Bo co tu się działo? Najbardziej wymownym elementem jest jedna z inskrypcji tutaj znajdująca się w celi numer 6. Łatwo jest mówić o Polsce. Trudniej dla niej pracować. Jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. To tu się działo. I chyba dowód na to, co było, co umożliwiało tym ludziom przetrwanie tych trudnych czasów, tej poniewierki, cierpień zadawanych przez drugiego człowieka. Jak to Zofia Naukowska napisała, ludzie ludziom zgotowali ten los. To jest właśnie ta głęboka wiara, zachowanie człowieczeństwa wobec innych. Wspomniałem tutaj, że
Elżbieta Krajewska była autorką rozważań Drogi Krzyżowej. Drogi Krzyżowej, która trafiała do więźniów w formie grypsów, ale trafiła też za mur więzienny Pawiaka. I jeszcze w czasie okupacji dwukrotnie ją wydrukowano, raz w Krakowie, raz w Warszawie. Jeden z egzemplarzy tej Drogi Krzyżowej znajduje się u nas w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Od 3 lat tu na Szucha staramy się tą sprawę przypomnieć, upamiętnić. Po raz pierwszy 3 lata temu przeprowadziliśmy inscenizację tutaj, w tych murach, w tych oryginalnych wnętrzach, przez które przeszła między innymi Elżbieta Krajewska, autorka tych rozważań. Inscenizację wykonali ją młodzi ludzie, słuchacze Akademii Teatralnej w Warszawie. Rok temu, w tym samym czasie, w marcu, nakręciliśmy film pod tytułem Droga. Film, który jest niejako fabularyzowanym dokumentem, można powiedzieć, również nakręconym tutaj, w tych oryginalnych wnętrzach, w którym właśnie młodzi ludzie, również studenci Akademii Teatralnej, niektórzy już po raz drugi, rok wcześniej uczestniczyli w tej inscenizacji, odtwarzają te teksty, wypowiadają je tutaj, w tej scenerii oryginalnych wnętrz. I po raz trzeci w tym roku powstał obraz inspirowany tą Drogą Krzyżową. Obraz, który prezentujemy w celi numer 2 pani Małgorzaty Podziomek-Koteckiej. Obraz, który stanowi właśnie jakby... Jest to ikona w zasadzie zamykająca i tą tragedię, te cierpienia ludzi, jak również ich wyzwolenie i przejście już do światłości, do świata, który jest wolny od grzechu, od cierpienia, od trudu życia.